W moim teamie znajduje się pan Paweł, Mikołaj i mój tata. Mikołaj zajmuje się przednią częścią motocykla, czyści on motor i doprowadza go do stanu, żeby był po prostu czysty i gotowy do wyścigu. Pan Paweł zajmuje się doradzaniem i przyłożeniami, czyli tylną częścią motocykla. Podpowiada on z przyłożeniami, z dyszą, zapłonem, obserwuje to, co się dzieje na torze i doradza i zmienia zębatki. Tata jest, doradza, obserwuje, jest takim motywatorem, podpowiada i głównie tym się zajmuje. Przyjeżdżam tutaj do Gorzowa, no to śpię albo tutaj czasami, jak trzeba w nocy umyć motor, w warsztacie albo u Oskara. No i tam z Oskara rodzicami mam dobry kontakt. Oskar bardzo też lubi spędzać dużo czasu w warsztacie. Lubi przygotowywać sprzęt do jazdy. No i szczególnie dba o ten sprzęt, no bo to jednak on tak jakby motywuje do tego, żeby ten motor się świecił, żeby wyszczotkować silnik, wypolerować kolanko. Pan Paweł, mechanik od tylnej części motoru, jeździ ze mną praktycznie na wszystkie zawody, odkąd zacząłem, już praktycznie od 250 i jeździ on ze mną już 3 lata, a Mikołaj jest od 2 lat już ze mną i cały czas uczy się i zajmuje się czyszczeniem motoru. Mechanik Mikołaj zajmuje się puszczaniem muzyki w busie i on jest, ma zadanie zrobić tak, żeby podróż była jak najmilej i najprzyjemniej przebyta. Czasami tam z telefonu coś sobie puścimy, jak wracamy z zawodów, albo no ale to takie lata 80., 90. No ja się zajmuję częściowo przednią częścią motocykla, a pan Paweł Nizioł, mechanik klubowy, zajmuje się tylną częścią motocykla. No i ja tam dbam o łańcuszek sprzęgłowy, żeby się nie zacinał, a pan Paweł znowu dba, żeby ten tylny nie był za bardzo napięty. Pan Paweł Nizioł też jeździł kiedyś na żużlu. No i też stara się tak Oskarowi przekazać mniej więcej, co źle robi, jak ma to poprawić. No i to tyle. W szczególności bardzo dużo zawdzięczam panu Pawłowi Niziołowi, no bo jednak to on mnie wszystkiego nauczył tutaj, co do czego służy. No i tak dużo mi podpowiada, pomaga. No i jestem mu za to wdzięczny, bo tak naprawdę to on mnie właśnie wszystkiego nauczył.